Makapaka! Cześć, Makopako. Cześć, widzowie! Tutaj wasza... Makapaka. Dzisiaj, jak widzicie, stałem Makopaką w Minecraft. Co chyba oznacza, że przed nami... Cóż, kolejny powalony troll na moim kanale. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ coś mi mówi, że za tego trolla, no, będzie mi się należeć. A dlaczego, to zaraz zobaczycie. Dzisiaj znalazłem bazę widza, która jest wkopana w górę. Jednak przez to okno, które się tutaj znajduje, bardzo łatwo jest ją zauważyć. A sam widz wygląda bardziej na casuala. Więc co zrobi, kiedy do niego się przyjdzie? Może być naprawdę dziwnie, więc spróbuj nam jeszcze raz. Łapka w górę i subskrybujcie kanał, kto tego nie zrobił. Ten nie jest człowiekiem, god damn! I będzie do końca życia mył kamienie. A no bo tak, no bo Makapaka myje kamienie. Ja teraz sobie latam tutaj jako niewidzialna postać. Jest teraz noc. No trochę niefortunnie się złożyło, ale w dzisiejszym trollu będziemy robić naprawdę bardzo dziwne rzeczy, więc mam pomysła. Postawmy może kilka kamieni, bo Makapaka jest dla nas tego, że myła kamienie, więc kilka kamieni tutaj postawimy. On tego nie widzi i zróbmy tak. Jak go wywabić może? O, weźmy sobie bucket z wodą. Będziemy w taki sposób myć kamienie. Gdzieś się tutaj schowam, żeby móc sobie wyłączyć vanisha. Nie wiem, czy jak będziemy tutaj wylewać wodę, to on co usłyszy? Czy zobaczy? Nie, jakkolwiek nie wiem, czy woda ma na tyle mocy sprawczej, żeby... Nie, woda jest chyba za cicha. Chyba, że na przykład rozlejemy mu to gdzieś nad jego bazą. Ej, dobra, to ma więcej sensu. Może mu zalejemy okno? Dobra, zalejmy mu okno, by zwrócił na nas uwagę. Dobra. Zalaliśmy tutaj. Tutaj też zalejemy. I tutaj rozlejemy jeszcze wodę. Tutaj może też. Dobra, o, wyszedł z bazy, czyli tak zauważył. I teraz my go totalnie ignorujemy. Idziemy i udajemy, że bijemy kamienie. To tak jak Makapaka. Nie bije nas, ale ma miecz za mną. Więc nie wiem, co się tutaj stanie zaraz. Pisał, hej, co robi Makapaka? Makapaka. To musi być mindfuck. Dobra, dalej myjemy kamień. Spokojnie, na zmyciu kamień się nie skończy. Co tu robisz? Makapaka. I nie wiem, czy on wie, kim jest Makapaka. Całkiem możliwe, że nie, bo Makapaka była popularna, kiedy ja byłem w gimnazjum, a to było jeszcze jak połowy z was nie było na świecie pewnie. No ale cóż, myjemy kamienie dalej. To, że on nie wie, kim jest Makapaka, może tylko nam troszkę uśmierzyć tego trolla, bo nie za bardzo będzie wiedział, o co chodzi. Napiszemy. Makapaka. Dobra, myjemy kamienie dalej. Napisał, po co to robisz? Sorry, ale wyczyściłem czat, bo ktoś coś napisał niekameralnego na krzyku, więc chciałem, że to było widać. I odpiszemy mu. Makapaka. I zróbmy tak. Tak, weźmy teraz łóżko, okej, okay, i postawmy sobie je tutaj i się po prostu połóżmy. Okej, okay, i tak możemy sobie przeżywać do nocy. Ja na miejscu tego widza, szczerze mówiąc, już bym nie wiedział, co się dzieje. Widzę, że Makapaka jesteś, ale co tu robisz? Dobra, piszemy Makapaka. Makapaka to jest jedyne, co wypowiada Makapaka, więc Makapaka musimy mówić do samego końca. Makapaka, god damn. Ja czuję, że jak to się skrzyczy, to tylko tyle będę umiał powiedzieć. Nie, on się na nas patrzy po prostu, jak leżymy w tym łóżku. Wydaje mi się, że on nie wie totalnie, co się dzieje. Co ty robisz? Makapaka. Jakby nie widział. No śpię sobie. Śpię sobie w łóżku. Kim jesteś? Makapaka. Totalna kupa. Już mówił, że już wie, że jestem Makapaka. Mam wrażenie, że teraz już chyba możemy mieć pewność, iż nie wie, czym jest Makapaka. Wstawaj. Makapaka. Ale jest całkiem przyjaźnie nastawiony ten widz, więc ten troll się raczej uda. Czarownica. Makapaka. Czarownica? Czemu czarownica? Czemu nam jak czarownica? Makapaka, która wygląda podejrzanie, ale nie wiem, czy jak czarownica akurat. Dobra. Robi się powoli dzień. Noc zachodzi. Zaraz, czemu ja dostałem? O kurde. O kurde! Wiedźma! Makapaka! Dobra. Uciekam stąd. Dobra, schowaj się po prostu w jego domu. Okej, czy on sam sobie poradzi z tą czarownicą? Szczerze mówiąc, boję się trochę, że ta czarownica go wykończy. Nie wiem, czy atakowanie czarownicy w żelaznym secie to jest aż tak racjonalne rozwiązanie. Dobra, widzę go przez okno. On dostaje tam naprawdę mocno. Dobra, wrócił do domu cały i zdrowy. Znaczy, nie wiem, czy taki zdrowy. Napiszę mu Makapaka, tak jakby nie wiedział w sumie. Dobra, i zacznę mu tutaj myć kamienie, czyli całą ścianę w sumie. Proszę bardzo, Makapaka myjąca ściany z kamienia. Dlaczego nie uciekłeś, jak nie uciekałeś, jak pisałeś? Makapaka. Logiczne, nie? Dobra, proszę bardzo. Nie wiem, kiedy on się skrapnie, że ja tak naprawdę to myję to. W sumie wygląda, jakbym to czyścił. Co ty robisz? On dalej nie wie, co się dzieje. Dobra, ale skoro wyszło już słońce, jesteśmy bezpieczni, to możemy, słuchajcie, przejść do kolejnej rzeczy, czyli dekorowania naszej krainki. Myślę, że powinniśmy zacząć budować kwiatki. Więc tak zrobię. GM1, weźmiemy konkret. Okej. Okay. Pyk, pyk. Coś nam jeszcze będzie potrzebne?
potrzebne? Chyba nie, dobra. GM0, dobra. I teraz budujemy tutaj, proszę bardzo, kwiatek. Dobra, on widzi, co się dzieje, ale chyba nie za bardzo będzie rozumiał, o co chodzi. Dobra, mamy pierwszy kwiatek. Ciekawostka jest taka, że, znaczy, chyba, nie wiem, czy to jest pewne info, ale Makepakę tworzyli ludzie odpowiedzialni za takie potwory, jak chociażby Teletubisie. Tak, czyli ci ludzie, którzy psują dzieciństwo. No bo kto się nie bał Teletubisiów? Chyba tylko wy, bo ja się bałem. Dobra, stawiamy wielkie kwiatki wszędzie. Że tak, trzeciego kwiatka. Ja nawet nie wiedziałem, że mam takie ładne kwiatuszki budować. No proszę bardzo, no. A jednak czasem talent się odkrywa po latach. Myślałem, że jestem dobry w nagrywaniu filmów, ale okazuje się, że chyba jednak lepszy jestem w budowaniu kwiatków. Dobra, więc kolejny kwiatek jest zrobiony. Mamy mało życia, trzeba uważać, bo tą czarowicę dalej tam widzę gdzieś w tle. Ten chłop chyba się trochę poddał z pytaniami, zaczął po prostu kopać. On jest totalnie neutralnym graczem, to znaczy chyba widzę, że w ogóle nie przeszkadza mu moja obecność. Nie przeszkadza mu też to chyba to, że buduje masę kwiatów na jego górze. Oj, god damn. Dobra, kolejny kwiatuszek. Pyk, dobra, mamy kolejny kwiatek. Makapaka. Już mówię, to mi wchodzi w nawyk. Ja jeszcze, że ten film to będę chodził, mówił Makapaka cały czas. Dobra, zróbmy tak, robimy kolejną głupią rzecz. Jak wiecie, Makapaka jest też znana, albo i nie wiecie, w sumie możecie nie wiedzieć. Makapaka też jest znana z tego, że bardzo głupie słowa się tworzą. Oj, weźmy łódkę i chciałbym, żeby ten widz zobaczył, jak pływamy łódką. Zaraz, gdzie jest ten widz w ogóle? To on jest gdzieś tam na dole. Nie wiem, czy powinienem tam skakać, czy nie. Chciałbym, żeby zobaczył mój trickshot z łódki. O, dobra, wychodzi. O nie, dobra. Zaraz mi zobaczy. Makapaka! Ale to jest głupie, ale ja sam napisał XD. Dobra, tutaj dalej myjemy kamienie. Widzę, że bawisz się dobrze. Makapaka się zawsze bawi dobrze. Już nawet nie będę mówił, z czym mi się kojarzy Makapaka, ale muszę się czasem hamować, żeby przypadkiem tego na filmie nie powiedzieć, bo nie chciałbym demonetyzacji, gdyż content jest family friendly, przynajmniej do takiego stopnia, by był monetyzowany. Dlatego Makapaka! Dobra, weźmy więcej kwiatków. Ja myślę, że kwiatki... Ej, właśnie, a może zróbmy mu kształty kwiatków? Dobra, w domu. Ja już mam na to pomysła. Dobra, robimy tak. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, wszędzie kwiatki. Okej. O nie, dobra. Makapaka! Patrzę, jestem zorientowany. Właśnie, potrzebuję jakiegoś kilofu. Weźmy może kilof drewniany. I czy ja mu rzuciłem chyba jeden przez przypadek. Nie wiem, czy mu rzuciłem, czy nie. Dobra, wykopujemy drewniany, bo musimy być totalnymi nubami. Makapaka zresztą jest nubem. Dobra, zrobimy kolejnego kwiatka. Tutaj też zrobimy jakiegoś kolejnego. Pyk, 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 pyk. Napiszemy Makapaka. Wszystkim tak bazy zmieniasz? Makapaka. Dobra, robimy jeszcze jednego kwiatka, żeby po prostu tutaj było troszkę, wiecie, bardziej udekorowanie. No Makapaka na pewno myślę, żeby zadbało o takie rzeczy. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Ej, dobra, ten kwiatek wyszedł źle. A tutaj też mu walniemy w sumie kwiatka. Czemu by nie? Ale zauważcie, że chłop za dużo nie ma izo tych kwiatków, które stawiam. Chyba, że mu się podoba taki wystrój. Teraz wyszedłem na zewnątrz. Chciałbym sobie wziąć jakieś kwiatki. Okej, myślę, że możemy wziąć, no, na przykład takie, które będą pasowały do tego, co my tutaj budowaliśmy. No i rozstawiamy po prostu masę kwiatków. I to i tak, ej, to i tak jest kwiatowy teren w ogóle. Chciałbym tylko powiedzieć. Więc tutaj kwiatków i tak już jest dużo, a będzie ich jeszcze więcej. Już w ogóle mamy duże kwiatki, mamy małe kwiatki. Wszędzie u licha są kwiatki. Tu jest tak słodko i cukierkowo, że teraz normalnie tęczą będę wymiotować. To nie, ja mam wrażenie, że on się czuje trochę bezsilny po prostu. Chociaż ani razu nie powiedział, że ma coś przeciwko temu, byśmy sadzili wszędzie kwiatki, robili je na jego ścianach, czy też budowali po prostu ogromne kwiaczory. Ogromny kwiaczor? W sensie, że kwiatek? No to nice. Dobra, więcej kwiatków. Więcej kwiatków musi być. Coś czuję, że mi długo bazy nikt nie będzie szukał. Co? Coś czuję, że mi długo bazy nikt nie będzie słuchał? Nie wiem, ja mogę powiedzieć tego z jego języku, czyli Makapaka. Tak samo niezrozumiały jak on. Dobra, i dalej myjemy kamienie i zróbmy tak. Możemy powiedzieć inne słowo. Nie wiem, czy Makapaka zna af-af słowo. Af-af. Nie za bardzo zwracasz uwagę na moją bazę. Aha, o to mu chodziło. Makapaka! No dobra, on stoi na mojej łódce. Dobra, i teraz przyszedł do mojej łódki. Skoczmy stąd. I zróbmy teraz tak. Teraz on zobaczy, po co tutaj przyszliśmy, a my przyjdziemy i zbieramy kwiatki. Makapaka! Dobra, czy... Co my robimy?
Ale to jest głupie. Makapaka! Moja woda, makapaka! Czy ja się zwiesiłem? Lej więcej wody. Dobra, ja mam pomysł. Wchodzimy na górę, słuchajcie. No i teraz przydałoby się zrobić coś też w stylu makipaki. Czyli budujemy karuzelę. Jak chcę zbudować karuzelę? Spokojnie, mam na to bardzo konkretny plan. Więc tak, stawiamy najpierw środek karuzeli. Dookoła, nie wiem, dwie kratki od tego i dwie kratki od tego. Czyli to się spotka gdzieś tutaj. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Zaraz, co jest? Dobra. Co się dzieje? Dziś słyszałem konia w ogóle. Nie wiem, co ten chłop robi. Może jest jakimś psychopatą. Ale słyszałem, jak bije konia. Chyba. Czy ja się dowiem, co tu robisz? Chłop jest totalnie zdezorientowany. Makapaka. To chyba logiczne, że makapaka. Weźmy teraz może, o, endrody. Jem 0. W końcu jak karuzela, to endrody muszą być. Bo wiecie, endrody są dość karnawałowe i wystawne do tego, żeby być elementem składowym karuzeli. Dobra, tylko teraz muszę sobie dotknąć. Dobra, jest git. Troszkę sobie czasem nie trafiam w te bloki, ale mogło być gorzej. Teraz kolejna rzecz. Pyk, pyk i... budujemy teraz oczywiście namiot, znaczy namiot, jakby dach tego naszego cuda. I nawet sprawimy, że to nasze cudo będzie działać. Nie wiem, czy on już się zczaił, co my tutaj tak naprawdę robimy. Na razie to pewnie wygląda jak nic. Dobra, i dach powinien być generalnie prostą rzeczą. No i faktycznie jest. Dobra, więc trochę to wygląda jak karuzela. W sumie jest to do waszej indywidualnej oceny, więc możecie napisać w komentarzach. O, on mi nawet pomaga, jeszcze to o kobla. Zróbmy tak, gim 1. Ale weźmy sobie już diamentową łopatę. Dobra, wykopujemy teraz tutaj całe, co tutaj jest. Wypełniamy to, nie wiem, żółtym. Niech będzie, nasza karuzela ogólnie ma bardzo brzydkie dobranie kolorów, chociaż nie, no znaczy żółty do fioletowego to jeszcze tak w miarę, ale i tak mogło być to dobranie o wiele ładniejsze. I teraz robimy tak, bierzemy z UGMA. Co to będzie? Nie wie. I teraz, słuchajcie, robimy to, co mieliśmy zrobić od początku, czyli karuzelę. Niech się kręci. Pyk, 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 pyk. Maka, paka. To jest tak głupi troll, że aż sam się dziwię, że to w ogóle działa. A gdzie wagoniki? Dobra, ale to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze nie jest wszystko, ponieważ jeszcze chciałbym jukeboxa i dysk. Miscellarius? Chyba to ten. Dobra. O, tak, tak, to jest ten. Dobra, to jest ten. Cześć, trzeba zniszczyć jeden wózek. Ja tutaj muszę jeździć sam. Wózek, chodź tu. Kurde, kurde. Biegam za tymi wózkami. Dobra, po prostu jadę. Ej, czekajcie, muszę sobie ściszyć. Napisał XD. Gdzie to? A, dobra, to jest Friendly Creatures. On jeździ z nami. Jaki ten dron jest głupi. To jest totalnie najgłupsze, co zrobiłem. Maka, paka. Że mu jeszcze nie odbiło od tego wszystkiego. A zaraz, jest noc. Maka, paka. Zbuduj jeszcze coś. O nie. Idziemy spać, bo jest noc. Maka, paka. I znowu kończymy w łóżku. Chłop się patrzy, czemu śpimy na dworze. Spokojnej nocy i sobie poszedł. No nice. Dobra, zróbmy tak. Wyjdźmy z tego łóżka. Ale... to nasza karuzela. Damn. No tak, w makapace były takie rzeczy, żeby nie było, że sobie sam wymyśliłem taką makapakę. Moglibyśmy zrobić zaraz tool, build, jakie są inne, float, fill, farwant. Nie wiem, co tutaj mam jeszcze dobudować, szczerze mówiąc, bo już to, co się dało najgłupsze, to wybudowałem chyba. Dobra, zróbmy inaczej, weźmy tego jukeboxa do niego. Teraz tylko mamy dwa jukeboxy, dobra, wolałbym mieć jednego, żeby to nie było podejrzane, że mamy aż dwa. Wbijam do niego i dobra, puszczałem muzę. I wiecie co, ja myślę, że w tym czasie puszczają muzyki. Możemy mu dalej tutaj robić kwiatki w domu. Oh. Czy ten widz na pewno jest oby też normalny? Bo mam dziwne wrażenie, że jemu to wszystko się podoba. Dobra, wykopujemy kolejne kwiatki. On już widział. On już mnie przyłapał. Już widział, co tu się dzieje. To jest to pomiędzy. Maka, paka. Nie mogę mieć sobie. Szkoda, że jak są nagrody Nobla, na przykład za jakieś wybitne osiągnięcia, to szkoda, że nie ma kategorii wybitnego debila, to wtedy przynajmniej miałbym szansę i mógłbym się pochwalić babci, że coś w życiu osiągnąłem. Tu jeszcze. Maka, paka, pokazuję ci, budować mu kwiatki. Nie, przecież to jest jakiś wariat, kowo totalne. O nie, zaraz, czym się skończyły te... O, dobra, to robimy w innym kolorze. Tu są wszędzie kwiatki. Dobra, ja po prostu tutaj skaczę. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ten widz jest jakiś taki bezbronny. Znaczy, on chyba nawet jakby chciał jakoś temu wszystkiemu zapobiec, to nie wiem, czy byłby w stanie. Ładny świr z ciebie, maka, paka. Dobra, zabieramy płytę. To jest
To jest takie, nie wiem. To jest po prostu taniec szarych komórek. Co tu się dzieje z tymi Minecartami? Teraz, czy one cały czas jeżdżą? To jest dopiero podejrzane. Cóż, myślę, że powinniśmy teraz zrobić coś jeszcze bardziej wyczesanego. To znaczy, wiem jak to możemy skończyć. To jest, słuchajcie, pomysł idealny. Maka paka! I teraz weźmiemy pistołny. Dobra, weźmiemy po prostu pistołna. Slajma. Wy już możecie wiedzieć powoli, co się tutaj szykuje. Zbuduj jeszcze coś. Maka paka! Dobra, więc zbudujmy. Dobra, więc zróbmy tak. Najpierw... Zaraz, aha, to ja muszę tutaj... O kurde. Dobra, nie, może przyliczyć kwiatki jednym uderzeniem. Dobra, nieważne. To mnie jakoś specjalnie nie zdradzi. Budujemy, słuchajcie, rakietę. Rakietę typową. On jeszcze pewnie nie wie, o co chodzi. Dobra, teraz tutaj sticky piston. Jego trzeba otoczyć slajmami. Raz, dwa. On totalnie nie ma pojęcia, co się szykuje. Teraz musimy tutaj dodać obserwery kolejne. Pyk, pyk. No i tutaj wszędzie teraz załadować pistona. On chyba jeszcze nie widział rakiety w Minecraft. Co to będzie? Dobra, szybko zaznaczyłem tamten blok. I zróbmy teraz tak. Zróbmy sobie przejście. Nie wiem, czy będę mógł to usunąć tak. Maka paka! Dobra, set zero. I patrzcie, odlatujemy. Maka paka! Się patrzy, co się dzieje. Maka paka odlatuje w kosmos. Maka paka, on już nawet mnie nie widzi. Znaczy, już nie słyszy, chciałem powiedzieć. Dobra, musimy mieć pewność najpierw, że dolecimy na tyle daleko, by ten statek zniknął mu z oczu. A jak widzicie, render distance na tym serwerze jest dość mały. I od razu mówię, to nie jest mój render distance, to jest render distance serwera, więc ten gracz też nie będzie mógł nas widzieć, jeżeli my nie widzimy jego. Dobra, wzlatuje na samą górę. Już chyba nas nie powinno być widać. Więc wyobraźcie sobie teraz tego widza. My go, słuchajcie, ja mam pomysła. Ja go po prostu zostawię tutaj tak jak było. On się dalej patrzy w niebo. Widać było, jak to odlatuje. On chyba czeka, aż wrócę. Napisał, wracaj. Żeby troll był śmieszniejszy, to zróbmy tak. Zostawmy go teraz. Zakończmy na tym, że Maka Paka odleciała w kosmos. Nic mu nie powiem, że to był troll. A wy zostawcie łapkę w górę. To będzie więcej takich pokręconych troli. Chociaż nie wiem, czy powinienem się z tego faktu cieszyć. Bo troje mi to zjada szare komórki. Więc pamiętajcie. Łapka w górę, subskrybujcie kanał i niech... będzie z wami. Do jutra. Yo.